Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Marcinki Kępno kontynuują znakomitą serię w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych. Po ograniu Wiktorii Września 5-1, tym razem młodzi kępnianie pokonali Stal Pleszew 4-0. Mecz rozegrano w sobotnie przedpołudnie na Stadionie Miejskim w Kępnie. Jacek Falszewski, trener Marcinków, zadowolony jest z kolejnej wygranej, ale ubolewa nad stratą dwóch piłkarzy, którzy nabawili się groźnych urazów. Bardzo mnie martwi właśnie strata bramkarza i środkowego obrońcy. No ale jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że chłopcy zdążą się wyleczyć. No, może nie do tego najbliższego spotkania ze Słupcą, ale później mamy przerwę i dopiero gramy za 2 tygodnie, także do meczu z Ostrowią mam nadzieję, że będziemy już w pełnym składzie, no, bo dzisiaj jeszcze też nie mieliśmy naszego najlepszego zawodnika Adiego, także mogli zagrać zmiennicy, no i stanęli na wysokości zadania. To był łatwy mecz czy trudny, bo boisko raczej nie było tutaj atutem żadnej z drużyn. Nie, boisko bardzo ciężkie, bardzo mokre, bardzo grząskie, no i pewnie te kontuzje to jest wynikiem tego, że mokre boisko, chłopcy nie zawsze zdążyli po wślizgach zatrzymać się i z tego się biorą kontuzje. No, szkoda, bo to są młodzi ludzie i przed nimi dużo grania i zdrowie jest tutaj najważniejsze. No a mecz właściwie pierwsze 15-20 minut drużyna Stali Pleszew stawiała nam dzielną oporę, a później zdecydowana nasza przewaga. No i przede wszystkim cieszy mnie to, że jest postęp, że niedawno z nimi zremisowaliśmy, dzisiaj spokojnie wygraliśmy 4-0. Trener Stali Tobiasz Wojcieszak podkreślał fatalny stan murawy Stadionu Mińskiego. Raz, że boisko bardzo grząskie, miejscami bardzo mokro, no i nie ukrywam, że to sprzyjało zawodnikom Marcinku, którzy naprawdę mieli bardzo fizyczny zespół, dobrze zbudowany. No moi chłopacy dużo się ślizgali, że się tak wyrażę, nie mogli utrzymać równowagi i tymi elementami na pewno nie było nam łatwo. No i druga strona, Marcinki naprawdę konsekwentnie grały piłką, swoją grę i wykorzystały swoje sytuacje i wygrały zasłużenie, uważam. Dwie bramki w starciu ze Stalą zdobyli Mateusz Dyduch, po jednym trafieniu dołożyli Kacper Świątek i Jakub Kupczak.